Cześć, jestem Faga. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego anarchia SMP jest tak popularna. Jak wiadomo, serwer Anarchia SMP jest ostatnio bardzo popularny na polskim YouTubie. Często filmy z owego serwera pojawiają się nawet na karcie na czasie w kategorii gry. To nie oszukujmy się, jest naprawdę fajnym osiągnięciem. Materiały z tego serwera generują również spore wyświetlenia i nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o tych większych twórców, takich jak Sagi czy Peter, ale naprawdę duże wyświetlenia możemy też zauważyć u tych nieco mniejszych twórców, takich jak na przykład Pikachu, Felipeza czy Kenzie, którzy na trzy swoje ostatnie filmy, będące filmami z Anarchii, mają następujące średnie wyświetlenia. Pikachu, mający około 20 tysięcy subów, ma średnią wyświetleń około 132 tysiące wyświetleń. Felipeza, mający około 30 tysięcy subów, ma wyświetlenia średnie 130 tysięcy wyświetleń. Natomiast Kenzie, mający 20k subów, ma około 70 tysięcy wyświetleń, średnio oczywiście. Myślę, że tutaj nie muszę mówić, czym jest średnia wyświetleń, mam nadzieję, że każdy wie i tak dalej. Ale muszę przyznać, że ten ostatni, czyli Kenzie, ostatnio mnie nieźle zaskoczył. Czym? A mianowicie tym, iż postanowił on jeden do jednego skopiować moją budowlę i użyć jej do wstępu do swojego odcinka. W sumie tutaj, jak widzimy, mamy to właśnie budowlę, o którą mi chodzi. Także ten pomysł ze zrobieniem takiego jakby ekranu, który również ja wykorzystałem. Czy mam jakieś dowody na to, iż jest to skopiowane ode mnie? No mam, tak się składa, bo na moim kanale cały czas jest film z podania na KM Junior, który został wrzucony w poprzednim roku w grudniu. No tutaj jak widać został nawet skopiowany ten kamienny przycisk. Taki fun fact, on został dodany tylko i wyłącznie po to, żeby dawać taki jakby efekt właśnie z przełączaniem filmików na ekranie, więc troszkę XD. Żeby nie było, nie jestem jakoś super oburzony o to czy coś. Po prostu jest to dla mnie troszkę dziwne uczucie, że większy twórca tak po prostu sobie coś kopiuje ode mnie i to tak dosłownie jeden do jednego. Ale dobra, przejdźmy dalej. Zatem, co sprawia, iż Anarchia SMP generuje takie wyświetlenia? Bez wątpienia jednym z głównych czynników jest to, że jakby nie patrzeć, wszyscy twórcy będący na tym serwerze stwarzają sobie nawzajem wspólnych widzów. Dzięki czemu ci mniejsi twórcy również właśnie mają dużo wyświetleń. Kolejnym czynnikiem jest też na pewno fakt, iż na polskim YouTubie jest to coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego, tak? Wśród społeczności Minecrafta oczywiście. Nie oszukujmy się, właśnie takie świeże i ciekawe pomysły zawsze bardzo fajnie się przyjmują. I tak jest właśnie też w tym przypadku. Też często o polskich, właśnie Minecraftowych twórcach mówi się, że kradną oni content z zagranicy. No, dużo się tutaj oczywiście nie zmieniło, ponieważ wciąż jest to podebranie kontentu z zagranicy, jednakże tym razem nie w 100%. Dlaczego tak mówię? Bo jakby nie spojrzeć, Anarchia SMP to tak naprawdę po prostu połączenie dwóch innych serwerów, które są ostatnio bardzo popularne, czyli właśnie Lifesteal SMP oraz serwer 2B2T. Szczerze, po części mnie to cieszy, bo w końcu właśnie na polskim YouTube nie będzie już na przykład takiego właśnie kopiowania jeden do jednego pomysłów z zagranicy, ale może właśnie w końcu nasi polscy twórcy będą właśnie łączyć różne fajne pomysły z zagranicy i właśnie przekształcać się jakby w coś takiego, wiecie, tworzyć z tego coś zupełnie nowego, właśnie na przykład jak właśnie Anarchia SMP, co nie? Także moim zdaniem to właśnie są te dwa główne czynniki, które sprawiają, że Anarchia SMP jest ostatnio bardzo popularna. Mam nadzieję, że ta popularność utrzyma się jak najdłużej i że sam serwer również jak najdłużej wytrzyma. Ode mnie to już na tyle. Trzymajcie się. Bye-o.